Według danych historycznych kilka pierwszych par rybic w Czubatych gniazdowało w okolicach Gdańska w okresie międzywojennym w latach 1929-36. Potem następuje przerwa. Pomimo tego, że w latach 60. XX wieku notowano pod Koszalinem czy w Słowińskim Parku Narodowym zarówno rybitwy dorosłe, jak i młode, nie ma wzmianek o znalezieniu udanych lęgów tych ptaków. W roku 1972 stwierdzono nieudaną próbę lęgu trzech par rybitw czubatych na jeziorze Gardno. Jednak dopiero w roku 1977 ptaki te wróciły na dawne lęgowiska zlokalizowane w ujściu Wisły. Tu z różnym powodzeniem gniazdowały do lat 90. XX wieku, osiągając w jednym z sezonów liczebność około 300 par. Ostatni lęg w XX wieku w ujściu Wisły miał miejsce w roku 1991, kiedy to znaleziono 24 gniazda, które, jak podaje literatura, zostały niemal całkowicie zniszczone. Na kolejne 15 lat rybitwa czubata zniknęła z listy gatunków ptaków lęgowych w naszym kraju. Po 15 latach przerwy zupełnie nieoczekiwanie rybitwy pojawiają się z powrotem w Polsce i to w zupełnie nieoczekiwanym miejscu, bo wybierają znajdujący się za mną falochron wyspowy w porcie Gdynia. Pech chciał, że wybrały bardzo niefortunnie, bo właśnie w tym samym roku ten falochron miał zostać wyremontowany, a właściwie przebudowany. To z kolei doprowadziło do powstania poważnego konfliktu na linii człowiek i ptaki. Tym samym możemy powiedzieć, że w 2006 roku zaczyna się czynna ochrona rybitwy czubatej w Polsce. U podłoża problemu z rybitwami w Gdyni leżało kilka czynników. Po pierwsze, realizacja przebudowy falochronu była już bardzo opóźniona z powodów formalnych związanych z przetargami. Po drugie, ocena oddziaływania na środowisko była wykonana dość pobieżnie, a falochron nie został poprawnie zinwentaryzowany. Poza rybitwami czubatymi pominięto fakt lęgu w tym miejscu 500 par śmieszek, 40 par mew srebrzystych i co najmniej jednej pary ocharów. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie Polska dopiero od 2 lat była członkiem Unii Europejskiej i nie ma co ukrywać, wszyscy dopiero uczyli się, jak należy działać w zgodzie z nowymi wytycznymi odnośnie ochrony przyrody. Dotyczyło to zarówno inwestorów, jak i ekspertów środowiskowych. Obecnie to często sami inwestorzy oczekują od prac ekspertów znacznie wyższego standardu niż wynika to z unijnych dyrektyw. I nie ma się co dziwić. Dobrze wykonane opracowania pozwalają realizować wielkie inwestycje w sposób minimalizujący konflikty i opóźnienia, co przekłada się na mniejsze koszty. Wróćmy jednak do roku 2006. Po protestach organizacji pozarządowych sprawę rybitw na falochronie rozwiązało ostatecznie ówczesne Ministerstwo Środowiska, chociaż sprawa ocierała się już o Komisję Europejską. Co zrobiono? Otóż narzucono nowe terminy prac uwzględniające potrzeby ptaków, a jednocześnie jak najmniej opóźniające potrzebę remontu. Dodatkowo narzucono też harmonogram prac polegający na tym, że miały być one rozpoczęte na falochronie z tej strony, która jest jak najbardziej oddalona od gniazd rybitw. Chodziło o to, żeby ptakom dać oczywiście możliwość w spokoju dokończyć swoje lęgi i co najważniejsze, nakazano, aby falochron przygotować w taki sposób, żeby w kolejnych latach ptaki te mogły dalej z niego korzystać. Konflikty o charakterze budowlano-formalnym zostały rozwiązane. Ale to nie był jedyny problem rybitw czubatych z falochronu. Okazało się, że płoszone przepływającymi statkami pisklęta rybitw uciekały do wody zeskakując z falochronu. Niestety, potem nie były w stanie wejść z powrotem i ginęły. Sprawa wymagała interwencji. Przy kolonii nie można było zbudować płotu, który odciąłby ptakom drogę do wody. Rozwiązaniem problemu okazały się przecięte na pół stare opony samochodowe ułożone na kształt płotka wokół całej kolonii. Rozwiązanie nie było idealne, ale bardzo skuteczne. Starsze pisklęta bez trudu mogłyby taki płotek przeskoczyć, jednak zamiast tego wolały się w nim kryć niż skakać do wody. Przy okazji ochrony kolonii lęgowej zaobrączkowano wiele piskląt. To pozwoliło oszacować, że kolonie z falochronu opuściło od 150 do 180 młodych ptaków. To bardzo dobry wynik. Co więcej, wiele z nich wróciło do Polski w kolejnych latach, co wiadomo na podstawie danych z obrączkowania. Okres lęgowy na falochronie zakończył się sukcesem. W drugiej połowie 2006 roku ptaki opuściły falochron i ruszyła przebudowa tego miejsca, która trwała do roku 2008. W czasie remontu przygotowano dla ptaków miejsce zastępcze w innej części portu. Lecz ptaki z niego nie skorzystały. Oczywiście na falochronie, na którym były lęgowe rybitwy, także przygotowano dla nich odpowiednie miejsca i dobrze je widać nawet z nabrzeża dostępnego dla wszystkich. To ten fragment porośnięty trawami i chwastami. Kiedy wykonywano to miejsce, korzystano z najlepszej ówczesnie dostępnej wiedzy naukowej na temat tego, jak to powinno wyglądać. Niestety, okazało się, że rybitwom wcale nie przypadło to do gustu i już tu nigdy więcej nie powróciły.
W roku 2007 Rybitwy Czubate wróciły do swojego starego domu w ujściu Wisły. Tym razem wybrały dużo lepiej, bo od roku 1991 funkcjonuje tu rezerwat ochrony przyrody Mewia Łacha. Niestety sama ochrona rezerwatowa to trochę mało, dlatego że presja turystyczna ze strony lądu i morza była bardzo narastająca i niestety sprawiała, że prawdopodobieństwo udanych lęgów było bardzo małe. Stąd Stowarzyszenie Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling podjęło działania mające na celu ochronę rybitw czubatych w rezerwacie Mewia Łacha. I to od roku 2007 możemy mówić, że w rezerwacie Mewia Łacha istnieje czynna i planowa ochrona przyrody, która trwa po dziś dzień, a same rybitwy zostaną tu do roku 2020. Rybitwy zakładały gniazda na wyspach, jakie powstawały w ujściowym fragmencie Wisły. Zazwyczaj wybierały w tym miejscu te największe i najbardziej stabilne wysepki, które zapewniały im bezpieczeństwo przed drapieżnikami i samą wodą. Jeśli wyspa choćby w najmniejszym stopniu łączyła się z lądem, natychmiast pojawiała się presja ze strony drapieżników czworonożnych i ptaki ponosiły pełne straty. Ochrona czynna rezerwatu Mewia Łacha polegała przede wszystkim na skanalizowaniu ruchu turystycznego przez rezerwat oraz ograniczeniu dobijania jednostek pływających do wysepek z ptakami. Jak się okazało, same tablice informujące, że znajdujemy się na terenie chronionym, były niewystarczające. Stąd, aby pogodzić potrzeby spacerowiczów razem z potrzebami ochrony ptaków, przez rezerwat poprowadzono ścieżki, którymi można legalnie się poruszać, a najcenniejsze tereny odgrodzono, żeby po prostu się tam nie dawało wejść. Dodatkowo ustawiono też punkt widokowy, nowoczesną metalową wieżę. Natomiast w okresie lęgowym pojawiają się tutaj strażnicy, których zadaniem jest zawracanie tych osób, które mimo zakazów, mimo płotów dalej starają się przedostać na plażę, na której są ptaki. Działania te nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe ze strony Grupy LOTOS i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz prawne i legislacyjne wsparcie ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. I wcale nie było łatwo. Pomimo, że infrastruktura rezerwatu spokojnie mogła uchodzić za europejski standard jakościowy, to była w sposób zorganizowany i planowany niszczona przez osoby, którym ochrona przyrody w tym miejscu nie była na rękę. Nie zmieniło to faktu, że przed zadeptaniem ze strony ludzi rybitwy udało się ochronić. Liczba par w kolejnych latach była bardzo różna, od kilkudziesięciu do nawet 700. W latach, gdy lęgi kończyły się sukcesem, pisklęta były obrączkowane, dzięki czemu można było później monitorować krajową populację rybitwy czubatej. W latach 2013-2015 przeprowadzono w ujściowym odcinku Wisły remont kierownic. Kierownice to są te umocnienia brzegu, których zadaniem jest wyprowadzać nurt rzeki jak najdalej w głąb morza. Wraz z nurtem wyprowadzany jest także niesiony przez rzekę piasek i deponowany w głębi morza. Dzięki temu uzyskuje się drożne koryto oraz zmniejsza się ryzyko wystąpienia zatorów lodowych, które z kolei mogą doprowadzać do powodzi. Zatem z punktu widzenia ludzi jest to bardzo ważna sprawa. Natomiast niesie ze sobą pewne konsekwencje niekoniecznie fajne dla ptaków. Otóż sprawnie działające kierownice powodują, że powstają niestabilne, małe wysepki w ujściu Wisły. Brakuje tych właśnie porządnych, stabilnych wysepek, na których ptaki mogą się spokojnie gnieździć i wyprowadzać lęgi. Oczywiście, kiedy przystąpiono do remontu, przewidziano tę sytuację, stąd urobek, który wydobywano tutaj właśnie z dna rzeki, ten piasek, deponowano tam, po stronie wschodniej, tworząc sztuczną wyspę dla ptaków. Ta sztuczna wyspa stała się domem dla rybitw białoczelnych, rzecznych i czubatych aż do roku 2016. I to właśnie na tej wyspie rybitwy czubate osiągnęły najwyższe lęgi w historii naszego kraju. Zakładano, że sztuczna wyspa nigdy nie połączy się z lądem. Jednak stało się inaczej. W roku 2015 wyspa połączyła się ze wschodnią kierownicą i drapieżniki takie jak lis czy norka amerykańska bez trudu mogły dostawać się na wyspę z ptakami. Nie pomogły nawet wszelkie próby odgrodzenia tego miejsca, nawet z wykorzystaniem płotu elektrycznego. Okazało się, że drapieżnikom nauczenie się, jak omijać pasuch elektryczny, zajęło zaledwie tydzień. Ptaki były zmuszone skorzystać z mniejszych wysp powstających głębiej w morzu, tak zwanych foczych wysp. Niestety są one mało stabilne, przez co w ostatnich latach bytowania rybitwy czubatej w rezerwacie Mewia Łacha lęgi były tracone na skutek albo sztormów, albo wezbrań wody w Wiśle. Ostatnia próba lęgu rybitwy czubatej w tym rezerwacie miała miejsce w roku 2020. W roku 2021 rybitwy czubate podjęły próbę lęgu na jednym z pirsów portu północnego w Gdańsku. Niestety nawet tu gniazda zostały splądrowane przez lisa. Wydawało się, że w Polsce nie ma już miejsca dla tych ptaków.
Wtedy okazało się, że dla Rybitw można przygotować nowe miejsce w ramach rozbudowy falochronów portu północnego. Postanowiono, że powstanie łącznik między falochronem starym i nowym, który od początku będzie pomyślany jako bezpieczne miejsce lęgowe dla Rybitw. Na betonowe konstrukcje nawieziono odpowiedni żwir, a przed sezonem lęgowym w roku 2022 na sztucznej wyspie ustawiono rzeźby Rybitw oraz puszczano głosy tych ptaków, by naprowadzić je na nowy dom. Najpierw pojawiły się rybitwy rzeczne w liczbie 420 par. Później dołączyły do nich rybitwy czubate i od razu 355 par. Zatem sukces. I to w miejscu, w którym mało kto by się spodziewał. Falochron nie ma połączenia z lądem, zatem nie ma tu lisów czy norek. Dodatkowo zabezpiecza on lęgi nawet w czasie najsilniejszych sztormów. Odpada też problem dobijania jednostek wodnych do falochronu, bo teren portu jest ściśle chroniony i nie ma możliwości wpłynąć tu bez zezwolenia. Czy to zatem koniec kłopotów naszej rybitwy czubatej? Jedne problemy znikają, pojawiają się następne. W 2022 roku w kolonii na falochronie pojawiła się ptasia grypa, która bardzo mocno przetrzebiła populację lęgowej tutaj rybitwy rzecznej. Rybitwy czubate okazały się bardziej odporne. Najprawdopodobniej miały styczność z tym wirusem dużo wcześniej i dzięki temu populacja krajowa wydaje się bardziej odporna na tego jakże niebezpiecznego dla ptaków wirusa. Zatem jaki los czeka nasze rybitwy czubate? Nie wiadomo, ale w przyszłość można spoglądać dość optymistycznie, zważywszy na to, że ich nowy dom udało się zorganizować w miejscu tak strategicznie ważnym, jakim jest port morski, to jeden z największych na Bałtyku. Można zakładać, że w przyszłości uda się to także w innych miejscach. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia.